Cześć, kochani, słuchajcie. Nie wiem, czy wy wiecie, co ja tutaj mam, ale to są klucze do teatru, proszę państwa. Jesteśmy właśnie w ścisłym centrum Warszawy. Jesteśmy pod teatrem Scena Relax. Jest to największy w sumie chyba teatr nawet w Warszawie, bo jest chyba najwięcej miejsc, tak mi się wydaje. No, w każdym razie ja tutaj mam klucze. Spędzimy tutaj całą noc. Słyszałam, że teatr nie jest zbyt dobrym miejscem do spędzania nocy, dlatego że, no wiecie, to jest duża przestrzeń. To jest w ogóle bardzo stary budynek. Ma on ponad kilkadziesiąt lat, więc no, możesz tutaj dużo różnych rzeczy podczas tej nocy wydarzyć, a na pewno po prostu mogą być jakieś dziwne dźwięki i tak dalej. No ale w każdym razie zobaczymy, przetestujemy. Idziemy. Jup. Co tam się dzieje. Zapraszam damy. Idziemy. Lecimy. Więc jest 22.06, no więc o tej godzinie w tym momencie... Nie, lecz mnie do mili. Tak się dogadaliśmy, że teatr jest kompletnie pusty. Specjalnie dla nas jest przygotowana scenografia, gdzie będziemy spać. Cała sala, sala główna jest dla nas. Ja się właśnie przewróciłam na schodach. No jest to trochę cmentarnie, nie powiem, że nie. Kurde, no nigdy nie spałam jeszcze w teatrze, więc w sumie nie wiem, jak to się będzie spało. To jest scenografia, która jest z jakiegoś spektaklu, specjalnie przygotowana dla nas. No, nie wiem, czy wiecie. To wygląda mega ciężko, ale to wszystko jest na kółka, więc to fajnie sobie można przesuwać. To jest spoko. Pokażę wam garderobę. Ja nie wiem, czy to jest dobry pomysł, że my ich tu wzięliśmy. Więc tak, proszę państwa, my teraz stoimy na scenie, przed nami jest widownia. Teraz widownia jest pusta. Jest tutaj 600 miejsc, więc całkiem sporo. Dobra, no. tutaj mamy takie miejsce, gdzie możemy... Słuchaj, no... Ja chciałam iść do toalety. Mogłybyśmy nawet spojrzeć tutaj profesjonalnie pomalować i tak dalej, ale raczej to olejemy. I tutaj prysznic. Czy będziemy się myć? Nie wiem. Dobra, kochani, ja wam pokażę teraz, jak wygląda tutaj światło w ogóle i wszystko, więc zobaczcie, jak to wygląda. O, proszę bardzo. Ej, nie no, słuchajcie, musimy sobie w tym momencie proponuję, żebyśmy sobie ustawili, gdzie będziemy spać i ustawię sobie nasze nagrobki, tak? O kurczę, no. To jest główny nagrobek, to jest ten taki główny. On jest inny niż wszystkie. A nie przestawiaj na razie. On stoi tu. Tak? Paulina? Nie, Paulina jest ten. Ten jest Paulina. A że brudny? Dobra, słuchajcie, więc tak, teraz już faktycznie zostaliśmy sami. Była tutaj osoba, która odpowiadała za oświetlenie, która przeszkoliła Oskara, więc też już wyszła. No i był właściciel, który też już wyszedł, więc to staliśmy teraz naprawdę. Jesteśmy tutaj w czwórkę, tylko. Ja i Paulina śpimy tutaj. Kto śpi na leżance? Nie mam pojęcia. Pewnie cegła jak będzie marudziła, jak nie, to... Ja. A ktoś będzie musiał spać gdzieś. Dobra, co to materaca? Dobra, tak. Działamy, tak? Na materacach. Dobra, ja pompuję spód pierwsza. Pompować. Dawaj to. Ja chyba nigdy tego nie robiłaś, Paulina. Ale co jest z tym świeżego? Boże, to jest taki debil. Gdzie ma dziurę? Ma, słychać. Gdzie ma? To. Kto go rozdupczył? No czekajcie, jak go skleimy teraz. Zostań, trzeba skleić. Już jest sklejone. Nie skleisz go tak. Ja będziesz tak stał całą noc? Idź stąd. Czekajcie, przemyślmy to. Na pewno jest jakiś sposób. Przynieś taśmę. A skąd masz? Posuń się, no chcę zobaczyć tą dziurę. No, napluj tu, napluj tu. Możesz się weź tą rękę. Posuń się też, Paulina. Ej, duża dziura. Chodź. O kurczę! Dobra, mam pomysł. Dam radę. Puścimy ten materac i nikt nie będzie spać na materacu. Mogę się poświęcić, żeby nikt nie czuł się, że będzie gorszy. To nie, to może zagrajmy w grę, kto śpi na materacu. To nie, to spuszczamy go i po prostu nie ma materacu. To może operator? Nie, może nie. Nie, to nie. Tym bardziej nie. Paula, ale poczekaj, tu są jeszcze jakieś rzeczy, patrz, chodź. Zobacz. Dobra, to ja tu śpię. Zajebiście. To możesz jeszcze na nogi wziąć. Dobra, to ja robię sobie tutaj posłanie. Dobra, no to ja śpię na tym materacu. Nie, tu już może, bo to jest baletówka. Co? Baletówka, czekajcie. Ja. Już chcecie teraz iść spać? Nie! A, to co? Teraz napiję się drinka. Kochani, ja wam powiem, że ja trochę poznałem tego teatru i wiem co i jak, więc uwaga. O, super. Czekaj. Ty spałaś w ten sposób z tym gościem, z Unika, tak? Było coś takiego, w sensie, no jak byliśmy w Nadsubor, to mieliśmy mega blisko do Unika. Ogólnie widzowie, no to jest taki Fight Club warszawski. To jest taki Fight Club. I ona w ten sposób leżała z takim jednym z trenerów, no. A czy to był zawodnik? To był rudy zawodnik, tak? Ej, zmęczyłam się wchodzeniem do góry. Serio, teraz ten, parkour. Wiesz, co chcę zrobić? Czekaj. Ja się boję strasznie. Co, wejść na to? Chcę wskoczyć i zrobić fikołka. Okej.
Nie, dobra, jeszcze raz. Spokojnie, muszę się przełamać po prostu, nie? Już prawie jest, nie? Chyba. O! Teraz dasz radę, stary. No stary. Stara. Odważaj. Paulina! Idealnie. Pięknie. Dobra. Ludzie, ja teraz niosę jak to się mówi? Probiant? Do garderoby. Zostaliśmy tu zaopatrzeni w ogóle w mega fajne rzeczy. Okej, ludzie, to co powie mi teraz Tymbark pod zakrętką, to jest znak mojej przyszłej miłości. Lubię cię właśnie takiego. Ja też chcę, bo ja jesteś jeden Tymbark. Ja stary, to jest przeznaczenie! To jest przeznaczenie! Ona. Ej, on mówił, że o... Że ona mnie lubi właśnie takiego, jakim jestem, no. Uwaga, teraz ja. A teraz ty o Marcinie. Jestem z tobą. Ja pieprzę, to też jest przeznaczenie! Że on zawsze będzie z tobą. Kazałam Oskiemu to nagrać, Oski na mnie nakrzyczał, że to nie jest ciekawe, ale ja uważam, że to jest bardzo ciekawe, więc teraz minuta ciszy, bo zmywam makijaż. Piszcie w komentarzach, kochani, czy według was zmywanie makijażu powinno się w tym odcinku pojawić, czy jednak wolicie, żeby tutaj był bardziej dynamiczny materiał i się działo i była energia. Pominiarka, stara dyskopatycja. Nie wiem, jakaś potężna lampa. Czy zaraz, o kurde, działa! Fioletowe! Zgaście światło tutaj, jak to zadziałało? Hej, weź to złapisz teraz, bo to może ty zadziałało. Przez ciebie. Co zrobiłeś? Energii fioletowe. Hej, no patrz, znowu to włączy! I zawsze na fioletowo. Co jest? Co jest? Zawsze na fioletowo odpala ta lampa. Śpiewaj! Wstrzęsą. Śpiewaj! Shio, to nie twoja liga NBA. Shio? Julki, czuję, jest wioska, zaśpiewaj. Tak jak wiosenny bez. Wiosenny bez. A co było dalej? Z Maćkiem dobrze jest. Z Maćkiem dobrze jest. Tak jak wiosenny bez. Słuchajcie, ja w ogóle wymieniłam płyn micelarny. Płyn micelarny używam teraz tylko na powiekach, a teraz używam na twarzy balsamu do zmywania makijażu. Z czego wy się śmiejecie, no? Czy zmywanie makijażu jest tak śmieszne, że trzeba się śmiać cały czas? Zmywam dalej makijaż, a Oskar dalej tego nie nagrywa. Wiem, że to nie jest jakoś trudno ciekawe, to jest zmiana faktu. Słuchajcie. Cegła, chcemy pizzę, zamów pizzę. Zamów nam pizzę. Nie, nie możemy zamówić pizzy, bo już nie możemy stąd wyjść. Ogólnie to nie możemy stąd wyjść już do rana, dlatego że są włączone alarmy i tylko w tej głównej sali nie są włączone. A jakbyśmy wyszli do każdego innego miejsca, no to zaczął wyć alarm, więc nie możemy stąd wyjść. Ja się w sumie w ogóle nie boję takich miejsc. Teraz sobie zdałam sprawę. Czujecie się jakoś creepy? Nie wiem, może to jest dlatego, że nie wiem, że jesteśmy tutaj taką większą grupą. Słuchajcie, pamiętajcie, że jeżeli robicie laminację brwi, to trzeba o nie bardzo dbać. W związku z tym trzeba na noc używać olejku. Takie babskie przypomnienie, żebyście pamiętali. Wiem, że Oski cię to nie interesuje, jednakże kobiety to może interesować. Olejek na noc po laminacji. Czyli nie możemy wychodzić stąd na dół, tak? Stary, nigdzie, ani tam. O, stary, mam dla ciebie, możemy się pobawić zaraz. Idziemy pobawić się możemy? Nie, światłem nie możemy, ale a patrz. A czym się możemy pobawić? O, stary. Patrz, jak jest tak, to możesz mówić, a jak jest w górze, to nie możesz mówić. Ale to z tobą rozmawiam wtedy, tak? No, stary, mówisz, rozmawiasz ze mną. Słyszysz mnie, stary, słyszysz mnie? A ty mnie? No, stary, słyszę cię. Zajebiście. To nie jest tak, że tylko wy się wysłyszycie, tylko my was też słyszymy. A co lepsze, jakbyście ściągnęli sławki, to też byście się słyszeli nawzajem. Serio? Tak. Masz, załóż i zamów drinka u niego i niech on ci pójdzie tam do garderoby i ci robi tego drinka. Mam jej zrobić drinka? Nie, ja ci powiem, co masz przynieść. Idź, ale nagraj to telefonem. Ej, Paulina rozlała tu wody. Paulina się tam sikała. No idź, dobra, kontent rób. Ej, szczerze, ja nawet cię cegła nie będę bronić, jak ona cię będzie zabijać. Dobra, odklepuję. Odklepał. Załóż normalnie na ucho. No, na ucho załóż, na ucho, a nie na kaptur. Tam w opakowaniu są krakersy paprykowe, weź je wyciągnij. Krakersy paprykowe! I niech papier weźmie. I papier toaletowy. Papier toaletowy i papaluszki też możesz wziąć, a weź wszystko! Wszystko! Jest beznadziejny w to, wiesz o tym, że jest beznadziejny. Chciałam mu zrobić asymilię, ale nie wyszło. Wyłącz głos. Dobra, słuchajcie, nie jest już wcześniej, bo jest godzina 0:54. Paulina idzie spać. I
ja też idę spać. Umyłam zęby i zjadłam krakersy, ale wiecie co? Dzisiaj sobie zrobię dzień dziecka i nie będę drugi raz myła zębów. A tak się zbuntuję. Tak się zbuntuję. Chodź, idziemy po kot. Mój. Cegła, idziemy spać zaraz. A dawaj śpiwory, stary. Idziemy spać, tak. Jakie śpiwory? Szykujemy się do spodu. Więc tak, Paulina leży tam na leżance. Szczerze, nikt dzisiaj nie będzie miał wygodnego miejsca. Ja mam poduszkę, kot i mam kot, który dostałam od Marciny na walentynki chyba. Jest zajebisty. On jest z Nike'a w ogóle. Jest mega gruby i miękki. Cześć, w ogóle, że Paulina gdzieś śpisz tu, tak? Ja śpię sobie na leżance. Wygląda to tak. Nie jest wygodna, ale dam radę zasnąć. Nie, no fajna. W ogóle widzowie, jest pierwsza w nocy. Ja dzisiaj wstałem o 3:00, bo pracowałem cały dzień od rana do południa. I Natalia poprosiła mnie po prostu, czy mogę nagrać z nimi odcinek. No i jakby zgodziłem się, bo wiecie, mam dobre serce, ale mega jestem zmęczony, jest pierwsza. No i w ogóle tu są ponoć duchy. Ja się duchów nie boję, ale chcę je zobaczyć. Dobry jest w sumie, no. Zwinny. Ej, ale dobrze to zrobiłem, nie? No. Ej, jak się wspinałem, to byłem zdziwiony w ogóle, czy coś takiego zrobię. Ej, ale stary, trzymaj się, proszę. No, nie spali, dobra? Ej, szczerze? Jestem mega zdziwiony, że ja w ogóle to zrobiłem. Teraz mam laga kompletnie. Ale ty jesteś odważny. No. To nawet nie chodzi o to, że odważny, ale ja w życiu się tak nie wspiąłem. Stary, może to dlatego, że ta dziewczyna tu była. Nie było tu żadnej dziewczyny. Ja było. To będzie na nagraniu przecież. Ej, słodko wyglądacie razem. No, słodko. Fajnie wygląda tutaj ten. Jezu! Co to było? Ej, jak ona to mówiła? Co to było? Ja pierdolę. Przepraszam bardzo, ja widziałam, że ktoś będzie robić pranka, ale bez przesady. Co powiedzieli? Nie. Powiedział ci, przysięgam, że... Nie, stary, przysięgam. Nie wiedział ci, że będzie robić pranka. Nie, przysięgam. Tyle czasu tam spędziłeś, aż pluje paluszkami. Gdzie spędziłem tyle czasu? Siedziałeś tam. Dobra, ja śpię tutaj jednak. Przecież ten typ nic mi nie ten. Jest, tak szczerze, co to było? Nie mam powiedzieć. Nie tak szczerze. Nie, Natalia, ja się... Nie ma opcji. Ej, Oski, możesz spać tutaj, proszę. Nie. Nie, mi się wydaje, że to jest to, co on mówił, że jakieś przeciągi, że coś tam spada. Może to jest to. No, nie, wydaje się, że ty ciężki ty i że tak. Nie, jakby... Nie, tak na mały palec. Na mały palec, kurde. Ale o, przysięgasz. Przysięgam. Z Alusią masz na mały palec, to jest przysięga na zawsze, wiecie sta. Tak. No to przysięgam, że... Zamknęły się drzwi. Ale jak się zamknęły, jak one były zamknięte? Ale lepsze jest to, najlepsze jest to, że ludzie będą myśleli, że my sobie ciśniemy kity teraz. Wiesz, że to będzie, że... Nie! Co zobacz? Był, ktoś tam był. Nie! Nie, 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 nie! Serio? Ktoś tam stał. Nie! Nie, poważnie mówię, teraz nie nakręcam. Ale gdzie? Po prostu poważnie widziałem jedną osobę, jak przychodziła. Ja myślę, ale tak szczerze. Ja naprawdę myślę, że się jeszcze i ty w tym nie siedzisz. On jest taki? No nie znam go na tyle, no ale nie, widziałeś nie, jak nie. Się zachowuje, wiesz co chodzi. Ja już nie śpię. No to słyszałem, to nie było, że nam się przesłyszało stary, no ale no, zamknęły się drzwi. A wiesz jakie te drzwi są takie zatrzaskowe? Ale które były otwarte, takie, nie. To chodźmy do garderoby. One na 100% były otwarte. I zostawicie mnie tutaj? Tak. A czemu to jest otwarte? No nie. To było otwarte? Nie wiem, tak szczerze. Nie było otwarte. Czemu to jest otwarte? Nie. Nie. Było zamknięte, stary, oprócz naszej garderoby wszystko było zamknięte. Ale na pewno? Na 100%. Nie, może... No jaja sobie z nas robią, nie, no na 100%. Nie, no nie ty nawet, ale to ktoś sobie z nas robi jaja. No bo słuchajcie, słyszeliśmy drzwi tamtąd, tak? No. Sprawdźmy, czy one są zamknięte, czy coś jest. No ale tam, ja się boję tam szczerze. Ale w garderobie? No sprawdzę, no, że tutaj się coś zamknęło. No tu są zamknięte drzwi, no to te się na pewno nie zamknęły. A te? Zostaw, to są... Te mówił, żeby nie otwierać. Tych nie otwieram. Alarm! Co on pyta? Nie. Nie. Faktycznie alarm. Ruszyłeś się. Nie. Cicho, słyszysz? Nie, słyszę, no. Nie słyszycie alarmu? Słyszę, kurwa. Cicho. Chyba, że... Ej, ale w sumie... Bez sensu wrzucaliśmy te storki, bo teraz wszyscy wiedzą, gdzie jesteśmy. O kur... I nawet ktoś psycho może przyjść tutaj. Nie, no co by. Nie, ale myślicie, że drzwi są... Ale nie oznaczaliśmy... Nie oznaczałam. Ja też. Nie, ale wy jesteście mocni. Ej, ale on zamknął drzwi od teatru. Ej, dzwoni do mnie. Kto?
Ale my nie wychodziliśmy właśnie z sali. Dobra. Co? Nie no, dzwoni do mnie zaspany. Że co? No, że dzwonił i że odwołuje ten patrol. Yeah. No ale słuchajcie, no wiecie, no my nie jesteśmy no celebrytami, nie wiem, których by, nie wiem, jacyś, wiesz, psychofani szukali, no nie? Ej, dobra, zróbmy tak. Ja schodzę do was na dół, odpalamy 4 latarki i idziemy prosto po prostu. A gdzie ty kogoś widziałeś? Tam na górze. Kurde, najgorsze, że cegła. Ja na przykład, wiecie, zacznijmy od tego, że cegła ma wadę wzroku. No. Natalia, ja nawet słyszałem, kurwa, jakieś szelesty. No ale dobra, ale słuchajcie. Nie, mnie najbardziej martwią te drzwi tam z boku. One były na 100%. Nie, serio, bo ja tam zeschizowałem, ale... Zadzwoń do niego się zapytaj, czy te drzwi były zamknięte, czy otwarte. Ja nawet wytrzeźwiałem teraz. Chodzi o to, że my słyszeliśmy dźwięk zamykających się drzwi. No i co? A to są otwarte drzwi. Ale może ktoś no tak, przyszedł? Właśnie pytam się Cegły, bo czy ktoś... zamknięte drzwi były stamtąd, patrzcie. Stamtąd no były. Tak, ale dlatego się pytam Cegły, czy ktoś je zamykał? Nie, one były otwarte. Czy ktoś przechodził? One były otwarte na milion... Tam nie ma drzwi nawet no chyba. Co? Tak to jak może tutaj. Był przeciąg, po prostu. No ale dlaczego alarm się włączył? Ale alarm się włączył później. Nie, no... Dobra, my się teraz no, tak bez sensu tak, to szczerze, jest. Bez sensu. Słuchajcie, ja proponuję położyć się spać i tyle. Nie ma opcji. Nie no, ale naprawdę, Robert był zaspany, więc jakby... Nie no, ja tu nie śpię. W sensie ja biorę ten materac gdzieś indziej. Dajmy jeden grób na te drzwi. Ej, Cegła, chodź, dawaj, zrobimy, że zamkniemy te drzwi i damy ten grób. No dobra, to jest dobre, ale słuchajcie, ale na pewno tam nie ma alarmu? Nie, no ale to nieważne. Zamknąć się można. Dobra. Nie ma? Ile na łowy? No ja też. No. Dobra, patrzę te drzwi, co? Uwaga! Kto tam jest? Nie, ale to dźwięki słuchaj. Takie tu będą, moim zdaniem. Czemu Marcin k***a nagrywał film z Williamem? Czy co robi k***a z Williama, youtuber? Ej, ej! Słychać było kogoś tam! Mówię ci, że to są... Dupie się dogadał z Marcin, z tym Robertem, jak ja nie jestem idiotką. Słyszycie? O! No, mówię ci. Na 100%, nagrywali film, no na 100% Marcin robi prankę. A myślisz, że jestem głupia i będę się bała. Ej, ale stary, myślisz, że myślę logicznie? No, myślę, że nie wiem, k***a, jesteś szczerze, szczerze. Ja uważam, że myślę logicznie. Marcin, weź przestań odpieprzać, ja wiem, że to jesteś ty! Nie, to brzmi jeszcze gorzej. Tak. Słyszysz? Nie, bo Marcin, bo co ale no co wy gadacie, no przecież, Jezu, jaką ja jestem idiotką, ja naprawdę ci uwierzyłam, że nie ma w ogóle rezerwacji na bookingu. Boże święty! A my o tym nie wiemy. Ale mi wstyd! Dobra, robię to teraz, patrzcie co. Ale, stary, a jak ty serio kogoś od nas zaj... Patrz tu, chodź. Ale gdzie? Stary, się tam boję. Patrz tu. Nagrywaj telefonem. Ja idę spać. I patrz. No pa... Przestań, co ty odwalasz? A co ty zrobiłeś? Ej, Paula. Paulina! Co? Ej, czy tam daliście nagrobę? Tak. Na świecie ja nagram. Świeć, a ja nagrywam, tak? Tak to wygląda, kochani. Uwaga! Kto tu będzie? Dostaję! Ej, dobra, stary, bo ja się trochę boję, tak szczerze. Dobra, robimy taki odstęp specjalny. Jaki odstęp? Od czego odstęp? Od tego. Dobra, widzę! Co widzisz? Chyba. Co widzisz? Cegła? Chodź tu, bo ja nie mam światła żadnego! Dawaj, chodź tu do mnie. Ale ty masz moją latarkę. A tu do mnie przyjdź. No dobra, tu chyba nikogo nie ma. Ale... Świeć w kamerę. Dobra, idziemy spać. Ale na pewno chcecie spać w takim niebezpieczeństwie? Szczerze, tak. Nie no, kminie, tak szczerze, co można by było zrobić z tym światłem? Ja mam już, idź się spać też. Ale ja nie mam. Stary, jak masz bluzę, daj sobie rękę na oczy. Dobra, widzowie, idziemy teraz spać, budzimy się. Ja z automatu się obudzę o 3:00, to jest godzina duchu. Ponoć tu parę razy ktoś umarł, więc sprawdźmy to. Idziemy spać coś. Nie no. Nie no, bez przesady, ale wiecie o co chodzi. Robić pranga przez całą noc jest paskudko. Jak już chcesz spać na trening? To było uderzenie chyba drzwi w te krzesło. Nie. A co to było? Tam coś było słychać. I tam, to ja słyszałem tam. Ja też tam. Bo tam jest krzesło i są drzwi. Ktoś próbował otworzyć drzwi, otworzył w krzesło. Ej, a możecie prankę, że poczekaj, że się wysikam? Nie, ty idziesz tam? Nie, ej, weź baterię po drodze. Ej, są drzwi otwarte? Dobra. A skąd był ten dźwięk? No stamtąd, z tej samej. To jest moim zdaniem to samo, co wtedy. Więc... Ej, szczerze, zróbmy tak, że po prostu z... Aha. Zignorujemy to, bo na pewno oni tam się bawią, ale zignorujmy to tak for fun. Ej, a kiedy okaże się, że tak naprawdę nie było żadnego pranka, tylko tutaj naprawdę jest nawiedzony człowiek?
Ja pierdolę. Nie, w sensie wiecie, o co chodzi. No co? Ja pierwszy. Oj, skarbiecie za bardzo znam, wiesz? Ale że ci się chciało? To była ta przerażona reakcja? Ej, a to nie masz treningu jutro? No mam. Ja te, a wiesz, że my też mamy? To już nie macie. No. Dobrze, ale wiesz, kto, nie no, my mamy. Wiesz, w którym momencie zaczęłam się zastanawiać? Czy ja naprawdę byłam taką idiotką, że w środę są wszystkie bookingi zajęte? Ja myślałem, że... No są, ale poważnie są? No przecież gdzie my mieszkanie. Bo ona mówi tak, nie, jak Marcin robi prank, bo niemożliwe, że William nie mógł nic zarezerwować, coś tam. Przecież William śpi u ciebie w mieszkaniu. A ja skąd mieliście dźwięk dziecka? Czy ty wiedziałeś coś? Chodźcie! Przeszmy tutaj. Cześć, dzień dobry. Co? Co? Nie ma. Słuchajcie, każdy nigdy jest, nie jest się samemu, więc miło nam było. Zabawa! Tak, jak... najlepsze materiały mamy w momencie, w którym jeszcze o niczym nie wiedzieliście. I cegła najpierw rzygał tutaj, później leżał tutaj. To są najlepsze fragmenty. Tych. Wiesz, ja wiedziałem, nie o wszystkim. Nie! Serio? Nie! Na mały palec obiecałeś, skrzyżowałem. Mówiłam ci, że już jest coś tak naprawdę. Nie, mam zajebiście do montażu, bo ona tam siedzi, zmywa makijaż i mówi: ty, a co jakby tutaj padnie na taki pomysł? Przecież oni mają aktorów, mogliby tutaj zorganizować taki prank. Ej, a czajcie, jakby ten, jakby na przykład Robert chciał zrobić na nas pranka. No mógłby mega, wiesz, ma mega duże pole do popisu. No. Ej, ale ja wytrzeźwiałem, aż szczerze. Strasznie byłem zapalony. Ta Paulina z gaśnicą biegała, tam z pompą do materaca, więc... Trzymajcie się. No tak, no bo w sumie my zawijamy. No to pa. Dobra, kto... A, dobra, od świata jeszcze ktoś będzie, czy nie? Jak będzie was straszył, to są już naprawdę długie. Dobra. Którego się na pokaż? Nie widzę, nie widać. Rzeźnie się pokręciło, szósta. Cegła śpi. Paula śpi. Chciałem już namówić, żebyśmy pojechali, no ale... Wstawać, miśki. Mhm. Oj, super. Dobra, ruszamy się. Nie no, naprawdę, ta noc była taka długa. No, mi się tak uduszyło mi się w ogóle, się budziłem i ja nie... się cały czas budziłam w tym teatrze. Ja widziałem. Cały czas się budziłam, non stop. Ja to w ogóle byłam gotowa wstać o tej 6 i pojechać do domu. Idę po swoje rzeczy i wychodziłam. To była jedna z najgorszych nocy, jakie przeżyłam. W sensie, najgorzej się wyspałam. Wszystko macie? Tak, tak. Uwaga, żegnamy. Uwaga. Słuchajcie! A zobacz, czy zamknę. Weź tam. Ej, telefon wziąłem? Słuchajcie, więc to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Serdecznie dziękuję Cenie Relaks, że udostępnili nam cały teatr i mogliśmy tutaj spędzić całą noc. No i oczywiście was zapraszam, dlatego że pamiętajcie, jeżeli czasami macie ochotę na coś innego niż na przykład kino, albo siedzenie w domu i oglądanie telewizji, to zapraszam do teatru. Jest tutaj dużo, dużo różnych spektakli i tak szczerze to dla osób w każdym wieku, więc mam zostawionego linka w opisie tego filmu. Możecie sobie przejrzeć, może coś was zaciekawi, możecie sobie zabukować bilecik. No i w sumie tyle, a my się zwijamy, teraz szybko coś zjeść, jedziemy do domu i idziemy chyba trochę odespać. No, niech piszą może jak coś, jak im się spodobało, gdzie na pewno noc. Ale gdzie jeszcze nikt nie nagrał. Tak, jakaś ciekawe. Tak, ej, wydaje mi się, że Paulina i Cegła nie żyją. Jestem strasznie zmęczony.